Cześć, witajcie w podcaście gastronomicznym. Co robimy dzisiaj? Dzisiaj spotykamy się w firmie i w siedzibie firmy Dotykaczka. Rozmawiamy dzisiaj z Marcin Marciniuk. Z Marcinem Marciniukiem, który przeprowadzi nas przez analizę danych, bo to jest naszym głównym powodem i w dzisiejszym dniu rozmawiamy o analizie, którą przeprowadził zespół Dotykaczki odnośnie, właśnie Marcin, odnośnie czego? Było to podsumowanie ubiegłego roku? Tak, postanowiliśmy przeanalizować cały zeszły rok, a dokładnie rzecz biorąc rynek gastronomiczny, jeżeli chodzi o to, jak sytuacja, która jest cały czas u nas, miała wpływ na ten rynek. Oczywiście istnieje dużo analiz na rynku, w dużej ilości publikacji na ten temat istnieje w internecie. Myśmy postanowili zrobić własną analizę, jak na naszych klientów wpłynęła sytuacja związana z koronawirusem. Dobrze, w jaki sposób przeprowadziliście te dane? Bo to będzie taki główny element dnia dzisiejszego. O tym, o czym będziemy mówić, to jest same takie mięso. Mhm. Tutaj mówiąc o zarządzaniu restauracją, mówimy o najbardziej właściwych i celnych informacjach, jakie powinna posiadać osoba, która zarządza albo jest odpowiedzialna za prowadzenie, powiedzmy, punktu gastronomicznego, niekoniecznie restauracji, ponieważ oferta ze wskazaniem do wszystkich miejsc, z którymi kojarzy się gastronomia. Może to być i budka z burgerem, i może to być ogromna restauracja, czy kompleks hotelowy. Oczywiście, znaczy system podstawowy może być stosowany przez dokładnie wszystkich w każdej branży, nie tylko szeroko rozumianej horeka, ale wręcz w retailu czy w usługach. Marcin, to do rzeczy, bo ja już to się doczekać nie mogę. Ja uważam, że to jest temat bardzo wartościowy. Sam zarządzałem restauracjami i wiem, jakie wartościowe dane można wyciągnąć z takich narzędzi i do czego one służą i jakie decyzje można później podjąć, kierując restauracją. To dobra. To co się wydarzyło w ubiegłym roku? Patrząc tutaj na Wasze dane. W ubiegłym roku oczywiście cały świat obiegła pandemia koronawirusa i miało to kolosalny wpływ na wszystkie gałęzie gospodarki. Jak wspomnieliśmy, skoncentrowaliśmy się tutaj na analizie tylko i wyłącznie rynku gastronomicznego. I jako odnośnik przyjęliśmy styczeń. Trzeba zawsze mieć jakiś punkt, od którego się startuje, żeby móc kolejne dane analizować. Myśmy akurat zrobili analizę stricte finansową, czyli kwestie związane z przychodami, z obrotami, z zyskami. I cóż można zobaczyć? Ameryki nie odkrywamy. Wszystkich to bardzo mocno dotknęło i spadki są bardzo mocno widoczne. Natomiast możemy zauważyć, że te spadki różnie wyglądają zależnie od specyfikacji samego już punktu z jednej strony, ale również od okresu. W pierwszej fazie mieliśmy pierwszy lockdown, czyli mówimy o kwestii związanej z marcem, na dobrą sprawę, i to wszystkich zaskoczyło. Tutaj nie wydaje mi się, żeby była jakakolwiek firma lub jakakolwiek branża czy gospodarka, branża gospodarki, która nie została zaskoczona tą sytuacją. Nikt się nie spodziewał takiego obrotu spraw. Także w marcu i dalej w kwietniu te spadki były bardzo, bardzo mocne i one sięgały naprawdę 90%, a oczywiście mówimy o średnich, bo skrajne przypadki to są zamknięcie firm. Natomiast później nastąpiło pewne odbicie. Mówimy o okresie już powoli letnim, czerwiec, pierwsze próby odmrożenia gospodarki, potem okres wakacyjny. No i to odmrożenie było bardzo mocno widoczne w tym momencie, gdzie nastąpiły wzrosty i wzrosty również były najróżniejsze, natomiast względem stycznia to były zdecydowanie wzrosty powyżej 100%. Podkreślam, względem stycznia, to jest dosyć istotna informacja, żebyśmy pamiętali cały czas, że ten styczeń jest naszym odnośnikiem. Nie porównujemy tu rok do roku, broń Boże. Miesiąc do miesiąca porównujemy. Te odbicie się utrzymało i tu już zaczynamy wchodzić w większe szczegóły. Zależy u kogo, jak długo. Myśmy akurat rozbili sobie tą analizę na takie cztery, bym powiedział, główne gałęzie. Jedna to jest puby i bary. I to były lokale najbardziej dotknięte. Ich charakterystyka z definicji powoduje, że pracowali na klientach, którzy przychodzą do nich. Ich głównym produktem była konsumpcja głównie trunków na miejscu. Tutaj element żywieniowy był, oczywiście jest, natomiast nie był on tutaj głównym tym targetem ludzi, którzy przychodzą.
I no niestety tutaj puby i bary w sposób najmocniej zostały dotknięte tymi efektami. Odmrożenie oczywiście ich dotknęło, okres wakacyjny zanotowali wzrosty. Natomiast po okresie letnim, po pierwsze drugi lockdown, a po drugie charakterystyka pracy spowodowała, że znów odnotowali bardzo, ale to bardzo duże spadki. Drugą kategorią to były szeroko rozumiane restauracje, czy to z ogródkami, czy to bez ogródków i tak dalej. No i znów, pierwszy lockdown, bardzo, bardzo mocne spadki, nie tak mocne jak w pubach, ale dalej znaczące, tutaj mamy rzędu 60%, uśredniając. Natomiast restauracje miały alternatywę, miały możliwość serwowania na wynos, miały możliwość serwowania w dostawie. Bardzo szybko te lokale dostosowały się do nowej sytuacji, weszły w te, niektóre już pracowały w tych kanałach sprzedaży, nie wszystkie, natomiast nowe w miarę szybko i bardzo sprawnie potrafiły wejść w nowy rodzaj usługi, jaki jest właśnie dostawa czy sprzedaż na wynos. Odmrożenie gospodarki, okres wakacyjny, piękne wzrosty względem stycznia, mówimy o nawet rzędu 170% w rekordowych momentach. A w której grupie, Marcin? To jest w zasadzie też ciekawe. Czy każda grupa miała taki zaznaczony wzrost? Nie. Największa grupa, która zaznaczyła wzrost, jeżeli chodzi o odmrożenie gospodarki, czyli znów okres wakacyjny, to była kategoria na zewnątrz, na wynos. Czyli mówimy tutaj o kategorii typu food truck. Nie tylko food trucki, ale również punkty stacjonarne, gastronomiczne, które nie mają lokalu na miejscu. Jedzenie tak zwane street food. Przypomina mi się ubiegły rok, kiedy właśnie ten sezon letni został otwarty i tutaj kojarzy mi się z tym absolutnie wysokim obłożeniem krajowych miejsc wypoczynkowych, tak? Bo nie mogliśmy wyjechać za granicę, wszyscy zostaliśmy w kraju, rozpierzchnęliśmy się tutaj po miejscach turystycznych i to pewnie jest to jeden z powodów. Jest to jeden z powodów. Czyli sezonowe miejsca. Miejsca sezonowe z jednej strony, z drugiej strony no jednak pojemność restauracji jest ograniczona. Napływ większej ilości turystów lokalnych, krajowych spowodował, że no, te restauracje dalej miały taką samą ilość miejsc siedzących. Czyli tutaj wzrost obłożenia nie mógł być znaczący. Natomiast właśnie tą część nadmiaru klientów przejęły street foody. I aura nam sprzyjała, mieliśmy bardzo ładne wakacje. Także tutaj największe wzrosty w porównaniu do stycznia właśnie odnotowały street foody w wartości procentowej. Niemniej jednak dalej pamiętajmy, że street foody w wartości obrotowej całego rynku są mniejsze. Jednak rachunki w street foodach są mniejsze niż w regularnych restauracjach. Niemniej jednak ta branża procentowo odnotowała największy wzrost w okresie wakacyjnym. Zresztą to jest ciekawe, bo akurat ta branża odnotowała wzrost również z końcem roku, ale zaraz przejdziemy do tego. No właśnie, ja już tutaj gotowe pytanie miałem. Zaraz do końca roku przejdę. Chciałem zaznaczyć jedną ważną rzecz. Po wakacjach przyszedł drugi lockdown. Wróciliśmy do obostrzeń, wróciliśmy do dużo mocniejszych restrykcji, jeżeli chodzi o możliwość prowadzenia biznesu. I oczywiście to było odnotowane również w spadku obrotów, ale co ciekawe, te spadki obrotów w przypadku rynku gastronomicznego nie były już aż tak znaczące jak w przypadku pierwszego lockdownu. Czyli z jednej strony restauracje wykorzystały wiedzę i doświadczenie i w zasadzie nawet umiejętności zdobyte w trakcie pierwszego lockdownu i zostały w tym biznesie online'owym, w tym biznesie food to go, na wynos z dostawą. Mimo, że nikt nie przewidywał tego drugiego lockdownu, ten biznes po prostu został. Mało tego, jednak doświadczenia z pierwszego lockdownu też spowodowały wzrost klientów korzystających z tego typu formy usługi. To poniekąd zostało trochę wymuszone, to natomiast prawda. Ci klienci zostali. Także tutaj na całe szczęście, o ile przyszła ta druga fala, to jednak obroty zmalały. To jednak to nie był tak drastyczny spadek, jak w trakcie pierwszego lockdownu. Ważna rzecz, którą tutaj należy bardzo jasno zaznaczyć. Mówimy tutaj o przychodach, obrotach. Nie mówimy o marżowości. Tutaj jest bardzo druga istotna kwestia do poruszenia, że bardzo mocno uległ zmianie portfel przychodowy. Wcześniej mieliśmy znacząco większy udział konsumpcji napojów na miejscu. Napoje w opcji dostawy praktycznie nie istnieją, a jest to jednak bardzo istotny punkt przychodowy w każdej branży gastro. Także o ile te przychody spadły, nie spadły tak drastycznie, o tyle marżowość niestety uległa zmianie.
to też trzeba bardzo ważną rzecz, to jest bardzo istotna kwestia, uważam, bo wszyscy, jak czytałem różnego typu analizy, patrzyli na obroty. Obroty to jedno, ale zysk to jest bardzo istotny element w tym wszystkim. To prawda, Marcin. A tutaj poruszyliśmy ten temat już przed naszym nagraniem, ponieważ te analizy, tak jak mówisz, są na podstawie sprzedaży, natomiast wszystkie te tajniki zarządzania i tego, co potrafi robić oprogramowanie jako narzędzie dla menadżerów, tak, to być może dzisiaj poruszymy jeszcze ten wątek, ponieważ jest bardzo ważny na etapie zarządzania. Natomiast myślę, że to już jest w ogóle temat na jeden odrębny, duży odcinek, tak, żeby pokazać, w jaki sposób można też tą wiedzą, tymi informacjami, analizami zarządzać. Ale dobra, to zbliżamy się tutaj już powoli do końca tego roku, tak, z tam analizami i no właśnie, bo lockdown za lockdownem. Dokończę tylko, że mam jeszcze czwartą kategorię, którą wspomniałem, to są kawiarnie i cukiernie. Myśmy troszeczkę je wyodrębnili w tej analizie i tutaj w zasadzie, o ile w pierwszym półroczu i w okresie wakacyjnym ten trend był taki sam jak w pozostałych, o tyle końcówka roku jest ciekawa, ponieważ kawiarnie, cukiernie oraz właśnie szeroko rozumiany street food pod koniec roku nam wzrósł. Długo się zastanawialiśmy, skąd to się mogło wziąć. Zrobiliśmy troszeczkę telefonów do naszych klientów również, zrobiliśmy pewien wywiad. Co się okazało? Po pierwsze, ludzie już mieli trochę dosyć siedzenia w domach i nawet ten street food jednak się przyjął. Kawiarnie, cukiernie, no to już myślę, sposób konsumpcji się zmienił, natomiast to jest bardzo ważne w grudniu. Nastąpiły imprezy firmowe. Mimo wszystko firmy chciały w jakiś sposób te święta zaznaczyć, ten okres świąteczny. No i ze względu na pewne restrykcje dalsze, które istnieją, co ciekawe, street food na tym skorzystał w pewnym stopniu. To jest taka forma ciekawostki. Tutaj grudniowe obroty, jeżeli chodzi o street food, były na poziomie mniej więcej czerwcowych, czyli bardzo, bardzo ładne. Bardzo ładnie, biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną. Oczywiście, tak, nie chcę tutaj mówić, że to był jakiś boom biznesowy. Także taka ciekawostka nam wyszła w tej analizie. Dobrze. To są dane przeprowadzone do końca roku. Tak. Tylko, tak? Dobrze. Tak. Wiesz co, w zasadzie to zaciekawiliśmy tutaj tymi kawiarniami i cukierniami. Nie wiem, czy masz tutaj troszeczkę, nie wiem, głębsze dane i analizy, żeby chwilę tutaj poruszyć ten temat? Wspomnieliśmy, bo tutaj mówimy o foodzie głównie, tak, który można sprzedawać na różne sposoby. No głównie tutaj przedsiębiorcy ratowali się tym, że były to posiłki na wynos. Tak. Trudniej, tak jak mówisz, były to bary, które w zasadzie bazują tylko na sprzedaży. Najtrudniej puby i bary. Mhm. To było najtrudniejsze i faktycznie ta gałąź rynku gastro najmocniej to odczuła. To też wynika z wielu rzeczy, tak? Wiadomo, że ich biznes troszeczkę na czymś innym polegał. Przestawienie teraz się na produkcję stricte jedzenia na wynos często było wręcz niemożliwe ze względu na zaplecze techniczne, które istniało w tych lokalach. Także tutaj bardzo duża ilość uległa zamknięciu. Część niestety na stałe. Natomiast jest pewna grupa faktycznie tych miejsc, która w pewien sposób się jeszcze ratuje. To naprawdę nie są takie wyniki jak tradycyjne restauracje czy kawiarnie. Natomiast widać, że walczą, że dalej te firmy walczą i część z nich, mam nadzieję, w jakiś sposób to jednak przetrwa. Tak, tutaj mówimy o ubiegłym roku, ponieważ sytuacja diametralnie zmieniła się już w tym roku. Ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Myślę, że dojdziemy kiedyś do analiz, natomiast jakby same restrykcje związane z prowadzeniem lokalu zupełnie wyglądają inaczej niż w ubiegłym roku. Ale tutaj też wrócę właśnie, bo tutaj wspominaliśmy o tych kawiarniach i o tym, jak sobie radzą restauracje głównie. Natomiast no, dotknięte zostały też restauracje premium, restauracje fine diningowe, które niekoniecznie ze swoim produktem mogły odnaleźć się w wersji take away. Tak. Tak? No, takie niewyobrażone. Tutaj był wielki kłopot. No, są restauracje, które poradziły sobie z tym problemem troszeczkę inaczej. Chociażby Edred ze swoją konserwą rzemieślniczą. No, ale takich przypadków jest pewnie niewiele. Marcin, piękne dane. Jakby tutaj globalnie pod waszym kątem, ale powiedz mi, jaki wysuwa się wniosek, albo co te dane mogą zrobić dla pojedynczego, indywidualnego waszego klienta? Tak, tutaj jak wspomniałem, no my używamy danych zanonimizowanych. Nie mamy tutaj oglądu na pojedyncze firmy.
Natomiast każda firma, która dysponuje tymi danymi, która zbiera te dane przede wszystkim, każda restauracja może przeprowadzić historyczną analizę, może spojrzeć w swoją historię, może sprawdzić rzeczy ogólne bardzo, typu chociażby godziny sprzedaży, kiedy były te godziny rush hours, kiedy był większy spokój, kiedy spływało więcej zamówień, kiedy spływało mniej zamówień. Czyli tutaj można już nawet na podstawie chociażby prostej informacji, jak ilość rachunków w konkretnych godzinach, sterować obłożeniem pracowników z jednej strony, ale im wchodzimy dalej, tym im głębsze te dane są dostępne, tym więcej ciekawych informacji można potem wydobyć. W momencie, kiedy dochodzimy aż do gospodarki, jak powiedziałem, mamy część firm, która prowadzi gospodarkę magazynową finansową, nie tylko ilościową. Te firmy mogą analizować pełen food cost, mogą analizować poszczególne dania, które są bardziej, które są mniej marżowe. Mogą analizować różne rzeczy, chociażby właśnie straty, typu właśnie no, czasami jakieś, nie wiem, uszkodzenia w surowcach, w produktach, które trzeba było zutylizować. To też pozwala na zoptymalizowanie gospodarki magazynowej. Tutaj możemy mówić o planowaniu tej zakupów przyszłościowych. Masa informacji jest możliwych do wyjęcia. Jak je przeanalizujemy i jak zostaną one wykorzystywane przez menedżera, przez właściciela, zależy od dwóch czynników tak naprawdę. Po pierwsze, od danych wsadowych. Wiadomo, że żeby zrobić analizę, wpierw trzeba te dane zasilić. To są naprawdę proste rzeczy. Wystarczy przyjmując towar na magazyn, podać wartość zakupu. Wprowadzając do swojej oferty menu jakieś danie, wystarczy skonfigurować, z czego się ono składa. Całą resztę za nas robi system. Komputery dzisiaj są naprawdę bardzo mądre, ale one są tylko tak mądre, jak my chcemy, żeby one były mądre. Skonfigurowanie oferty w systemach komputerowych naprawdę nie jest skomplikowane. Potem takie codzienne zasilanie danych do tych systemów nie jest czasochłonne, nie jest skomplikowane. Im więcej tych danych włożymy, tym więcej potem możemy z tego wyjąć. To jest tylko przykład jeden, jeżeli chodzi o analizę kosztową. Natomiast tak naprawdę możemy pójść kilka kroków dalej. Możemy robić analizę chociażby pod kątem pracowników. Zarządzać tymi pracownikami możemy. To nam też ułatwia sprawę. Analizujemy, który sprzedawca może jakieś ma preferencje sprzedażowe, może ma większą skuteczność w obsłudze stolików. Te wszystkie informacje są, tam są czasy obsługi, tam są wartości rachunków, tam są ilości stolików, tam te dane są. Wystarczy spojrzeć do nich, pochylić się nad nimi, tylko żeby one były, wpierw musimy je tam wprowadzić. Natomiast na całe szczęście wprowadzamy dane bardzo ogólne, nieszczegółowe, proste dane. Natomiast analiza, którą przeprowadzamy, już zależy tylko i wyłącznie od nas. Jeżeli chcemy ilości czasowe, wystarczy, że spojrzymy na dane dotyczące czasu, które się automatycznie w systemie pojawiają. Jeżeli chcemy informacje kosztowe, wystarczy, że na początku wprowadzimy te wartości zakupowe, wartości sprzedażowe i tak są. Można prowadzić analizy dotyczące, wspomniałem o food coście, wspomniałem o marżowości, o rotacjach magazynowych. To jest bardzo istotna rzecz na rynku gastronomicznym. I powiem tak, mieliśmy bardzo ciekawą sytuację, troszeczkę nawet niezwiązaną z sytuacją pandemiczną, ale jest to bardzo fajny przykład, jak klient nas zadzwonił z podziękowaniem. Naprawdę byliśmy bardzo mocno zdziwieni i powiedział, że był w stanie zlikwidować jedną lodówkę. Powiedział, że się okazało, że zamiast trzech utrzymuje teraz dwie lodówki, bo tylko i wyłącznie po prostu wprowadził sobie minimalne stany magazynowe, jakie chce utrzymywać. To jest system do obsługi jedzenia. Nie jest to system księgowy. Czyli jeżeli mówimy o innych kosztach, typu koszty pracownicze, koszty rachunków związanych z najmem lokalu chociażby, czy inne koszty księgowe, do tego już mamy system księgowy. Tutaj mówimy stricte o prowadzeniu części żywieniowej, czy części gastronomicznej. Rozumiem. Integracja POS z innymi systemami i usługami. Bo tutaj mówimy o wersji podstawowej, która obsługuje powiedzmy sprzedaż. Tą podstawową to jest to, co jest zwykle wymuszone. Przedsiębiorca otwierając restaurację musi mieć jakiś sprzęt, który pomoże mu to zorganizować i zająć się sprzedażą. Tutaj te wszystkie analizy, o których Ty też mówisz, tak jak wspomniałeś, trzeba zasilić pozostałymi informacjami. Co to urządzenie jeszcze, albo w czym może jeszcze pomóc, integrując się z innymi systemami?
To jest bardzo szerokie pytanie. Mamy część integracji już gotowych, przygotowanych przez nas. Są to integracje chociażby z systemem Uber Eats, która jest wbudowana w nasz system. W tej chwili pracujemy nad integracją bardzo ciekawą, jeżeli chodzi o zebranie informacji z większej ilości systemów online'owych, jeżeli chodzi o dostawy właśnie zamówień, o dostawy, przepraszam, jedzenia. Natomiast tak naprawdę nasz system jest na tyle elastyczny, że umożliwia, aby klient sam przeprowadził dowolną integrację, jaką sobie tylko życzy. Mamy klientów, którzy integrują to z systemami księgowymi, z biurami rachunkowymi bezpośrednio. Mamy klientów, którzy robią różnego typu wyświetlacze dla klientów w swoich lokalach. Mamy klientów, którzy sami integrują to ze swoją stroną internetową. Mamy otwarte, tak zwane otwarte API. I troszeczkę wiedzy technicznej pozwala, żeby dowolna firma przeprowadziła dowolną integrację pod własne życzenie. To oczywiście jest skomplikowane od strony technicznej, także tutaj nie wystarczy książka, do tego potrzebujemy firmę, która rozumie się troszeczkę na API i wie, jak tę dokumentację techniczną czytać. Natomiast firmy, które to wykorzystały, bardzo sobie chwalą. Też no, nie ukrywajmy, poniesiony nakład finansowy na tego typu integrację ze względu na te koszty informatyczne. Natomiast wszystko jest kwestia kalkulacji biznesowej. Jeżeli tworzymy system, który zasili nam nowy przychód, którego dzisiaj nie mamy, to jest to kwestia rozważenia biznesowego, czy inwestycja jest tego warta. Krótko mówiąc, restaurator czy przedsiębiorca, który zajmuje się tym biznesem, może w zasadzie zacząć od takiej najmniejszej opcji i rozbudowywać się w miarę potrzeb. Tak, oczywiście. System posiada wiele funkcji. Nawet ta wersja podstawowa już jest bardzo bogata. Pytanie jest tylko i wyłącznie do właściciela, do menedżera punktu, z których funkcji chce korzystać. Powiem w ten sposób. Nasz system posiada kilkaset funkcji i nie ma ani jednego klienta i nie chcemy nawet, żeby był taki klient, który z wszystkich korzysta. Każdy klient korzysta z tego, co chce, co jest jemu potrzebne, gdzie on widzi korzyść. Naszą rolą jest zapewnić, że jak coś chce, to my to mamy. Natomiast każdy klient, jeżeli korzysta z 30 funkcji, z tych kilkuset, to każdy może korzystać z innych 30. Analizowanie danych pod kątem food costu może być globalne, tak? Mamy całe menu, znamy strukturę kosztową na koniec miesiąca, znamy strukturę przychodową na koniec miesiąca. Różnica daje nam informację, ile zarobiliśmy. Natomiast gdybyśmy mogli rozbić te dane bardziej szczegółowo, możemy zejść do analizy poszczególnego dania. Ile nas kosztuje poszczególne danie, ile zarabiamy na poszczególnym daniu. Być może warto czasami zmodyfikować troszeczkę recepturę, być może czasami warto zmienić cenę. Tego typu informacje na poziomie właśnie szczegółowym pojedynczego dania są możliwe do uzyskania tylko i wyłącznie przy systemach POS-owych. Systemy fiskalne, systemy kas fiskalnych robią tylko jedną rzecz, bardzo istotną rzecz. Spełniają nasz obowiązek ustawowy, natomiast nie dają nam żadnych danych wyjściowych do planowania biznesu, do analizy naszego biznesu. To nam da tylko informacja twarda z księgowości, ile podatku mamy zapłacić na koniec miesiąca. Nie wiemy dokładnie, skąd to się wzięło. Systemy POS-owe właśnie to umożliwiają. Umożliwiają przeprowadzenie bardzo dogłębnej analizy z rozbiciem na poszczególne pozycje naszego menu. Kolejna bardzo ważna rzecz, w dzisiejszych czasach w szczególności, to jest obecność online. Social media dzisiaj królują. Wszystkie firmy, jakie znam, są obecne w tej czy w innej formie na online. Czasami czas reakcji jest tutaj rzeczą istotną, bo każdy może wejść i napisać tweeta, wrzucić posta na Face'a. Natomiast dlaczego na to poświęcać czas? To można wszystko zautomatyzować. Również tutaj systemy POS-owe przychodzą z pomocą i umożliwiają automatyzację pewną pracy. Rozumiem. Tutaj poruszyłeś jakby mój kawałek działki. Ja tutaj dopytam, wspomniałeś o tych informacjach food costowych, które można wyciągnąć już z samego dania. Jest to no, niezwykle ważne, jeśli ktoś zajmuje się właśnie administracją restauracji. Można to oczywiście grupować w pewne grupy tak, produktów, czy to będzie bar, czy to będzie kuchnia, czy to są, tak mniemam, czy będą to produkty, które wychodzą bezmarżowo, typu właściciel, czy VIP, tak, i tak tego rodzaju sprzedaż. Natomiast jakby dla mnie podsumowaniem, bo ten system analizuje, rozumiem, na sprzedaż na żywo, teoretyczną z założenia, natomiast mnie brakowałoby jeszcze zrobienia inwentaryzacji, żeby to móc podsumować taką praktyczną analizą. Mhm. Rozumiem, że to też jest możliwe do
Oczywiście, oczywiście. No zakładając, że oczywiście wprowadzamy wszystkie dane, tak, czyli wjeżdżają wszystkie faktury, zapisujemy wszystkie faktury, analizujemy sprzedaż, zamykamy okres rozliczeniowy inwentaryzacją i uzyskujemy dane praktyczne, dokładnie, które przekładają się na wszystkie inne raporty, bo o raportach jeszcze nie wspomnieliśmy. Mało tego, możemy to analizować w czasie. Jeżeli nasze menu się nie zmienia, jeżeli nasze ceny się nie zmieniają, bardzo możliwe, że nasze koszty się zmieniają, chociażby koszty zakupu surowców. Tutaj dzięki temu można w bardzo łatwy sposób szybko to wyłapać. Wystarczy analiza historyczna w czasie. Jeżeli sprzedawaliśmy schabowego i zarabialiśmy na tych 15% i nagle zarabiamy 10%, możemy to szybko zidentyfikować i odpowiednio zareagować. Jak? To już decyzja biznesowa każdego lokalu indywidualnie. Natomiast my umożliwiamy identyfikację tego punktu. Pod warunkiem, że wprowadzimy dane wyjściowe. Czyli tak, faktury, im więcej danych wejściowych, im więcej danych włożymy do systemu, tym więcej informacji później możemy z niego wyciągnąć. Jeszcze chwilę o raportach. Czego możemy się dowiedzieć? Jakiego rodzaju raporty możemy uzyskać, zakładając oczywiście raz jeszcze, że wrzucamy do systemu wszystkie dane, te wyjściowe, czyli to, co zakupiliśmy, to, co sprzedaliśmy i robimy inwentaryzację. Czyli mamy pełny komplet informacji po to, żeby otrzymać raporty. Ja tutaj pytam jakby znowu z praktycznej strony, tylko dlatego, żeby uzyskać kondycję sprzedażową firmy w danym okresie, czy w danym sezonie, bo to można rozdzielić na sezony i tak dalej, wrócić do danych historycznych, po to, żeby móc podjąć decyzję, co robimy, jeśli planujemy oczywiście, tak jak w restauracjach to zwykle powinno być, na pół roku do przodu, czyli uwzględniając sezony. To jakie te raporty tam możemy znaleźć? Szczerze powiedziawszy, poruszyłeś temat, o którym możemy zrobić kilka kolejnych odcinków. Chyba tak będzie. Dane, które składamy, są właśnie dokładnie po to, żebyśmy potem je wyciągnęli w jakiejś formie. Raporty, czyli de facto właśnie podstawa do podjęcia działań biznesowych, to jest podstawowa funkcjonalność naszej chmury. Po to ona istnieje, po to, żeby właśnie klienci nasi mogli do tego sięgnąć. W związku z czym położyliśmy bardzo, ale to bardzo duży nacisk na różnorakie raporty. Mamy ich kilkadziesiąt w swoim systemie i nikt nie korzysta ze wszystkich. Każdy klient korzysta z tych, co potrzebuje. Są to raporty, począwszy od bardzo ogólnych, związanych z obrotami na konkretnych kategoriach produktów w okresie jakimś tam zadanym czasu, skończywszy na bardzo szczegółowych, patrzących na konkretną pozycję, rotację magazynową, marżowość i tak dalej. Jak głęboko i jak daleko historycznie chcemy sięgnąć, zależy tylko i wyłącznie od nas. Natomiast również mamy raporty wspierające chociażby dział księgowości. Mamy raporty, które usprawniają pracę księgowości, powodują, że oni po prostu mają mniej pracy. Są to raporty związane chociażby z, daleko nie szukając, alkoholem. Wiadomo, trzeba się wyspowiadać raz do roku, jeżeli chodzi o akcyzę. Mamy raporty związane z fakturami, żeby też księgowość miała po prostu mniej pracy w formie Excela, czyli już bardzo, bardzo takie dane do obróbki. Mamy dane, które wspierają pliki JPK VAT. Znów księgowość dzięki temu ma mniej pracy czasowo, żeby te wszystkie rzeczy przygotować. Czyli nie tylko analiza biznesowa dla menedżera, dla właściciela, ale również raporty wspierające po prostu codzienną pracę działu księgowości nawet. Rozumiem. Marcin, faktycznie jest tu jeszcze temat, raporty to taki mój ulubiony i analizy właśnie te sprzedażowo-zakupowe, to taki mój ulubiony temat, pewnie na ze dwa odcinki jeszcze, ale zadam ostatnie pytanie, które będzie haczykiem i zachęceniem do tego, żeby obejrzeć kolejne nasze w przyszłości, mam nadzieję, odcinki. Rozumiem, że wdrożenie to tak ze 3 dni. 3 dni, jeżeli mamy wolny weekend, parę butelek piwa i mamy jeszcze parę innych obowiązków do zrobienia po drodze. Nie, wdrożenie tak naprawdę jest bardzo proste. Oczywiście pierwszy krok to jest przemyślenie tego, jakie dane chcemy, żebyśmy wprowadzali i od tego konfiguracja podstawowa, naprawdę, naszego menu, naszych magazynów typu lodówka, czyli po prostu surowców i stworzenie receptur do tego. Należy pamiętać też o jednej ważnej rzeczy. System POS-owy to nie tylko analiza danych, to przede wszystkim sprzedaż. To są nasi pracownicy, którzy pracują i obsługują naszych klientów, czyli też takie zaprojektowanie tego interfejsu, żeby nasz pracownik nie miał problemu z obsługą, żeby mógł w prosty sposób zrobić upselling
Zawsze się spytać, czy do tego schabowego chcemy frytki, czy sos łagodny, czy sos ostry, a może podwójny ser. To wszystko można łatwo, naprawdę szybko skonfigurować i obsłużyć. Powiem tak, przy małej pomocy naszej instrukcji obsługi online'owej, osoba, która po raz pierwszy taki system widzi, jak poświęci na to pół dnia, to wszystko, co potrzeba, żeby się tego nauczyła. Jeżeli zdecyduje się nowy klient naszego systemu na wykorzystanie wsparcia, chociażby przez dealera fiskalnego, którzy również robią tego typu wdrożenia, to jest kwestia 2-3 godzin i mamy gotowy system działający, sprzedający, funkcjonujący. Marcin, zatrzymajmy się już tutaj. Nie mówmy już dzisiaj nic więcej, bo jakikolwiek wątek czy aspekt software'a zaczniemy omawiać, będziemy potrzebować kolejnych godzin, żeby dogłębnie to zrobić, a to już niech będzie zachętą właśnie do tych kolejnych odcinków. Natomiast jeśli tutaj chodzi o mnie, to bardzo mi się podoba to, co sam software jest w stanie zrobić. Dla mnie jest to przydatne narzędzie jako rzecz, którą powinien używać menadżer, łącznie tak jak mówisz, ze sprzedażą i analizą i raportowaniem, no i integracją do innych. No rozwijamy się, nigdy nie wiemy, co nas spotka. Możliwość rozszerzenia lub powiększenia tej oferty technologicznej jest niezwykle istotna w prowadzeniu biznesu. Ale o tym jeszcze w innych odcinkach i w relacjach, które będziemy robić odnośnie dotykaczki na kanale Podcast Gastronomiczny. Dziękuję za analizę. Bardzo dziękuję. Dziękuję za spotkanie. I no to ja już czekam na kolejne odcinki. Dziękuję uprzejmie. Dzięki bardzo.